President Duda, Dear Andre, welcome back to the NATO headquarters. It's always a great pleasure and honour to welcome you here because you are such a staunch supporter of our transatlantic bond of the NATO alliance. And thank you for your strong personal commitment to NATO and to Europe and North America working closely together. And not least, thank you for your strong support to Ukraine at this critical time. Poland makes great contributions to NATO in many different ways. You host one of NATO's battle groups. You spend well over 2% of your GDP on defence and invest in new modern capabilities. Today, in our meeting, we addressed Russia's illegal war in Ukraine. Almost 1 year since his brutal invasion, President Putin shows no sign that he is preparing for peace. On the contrary, he is launching new offensives and targeting civilians, cities and critical infrastructure. Putin must realize that he cannot win, and for that we must continue providing Ukraine quickly the weapons and ammunition they need to retake territory and prevail as a sovereign nation in Europe. Poland plays a leading role in these efforts, with significant military equipment and training, as well as humanitarian and economic aid. And NATO's security umbrella enables Poland to play this vital role. In our meeting, we also discussed the role of Belarus in Putin's war. Belarus continues to host and support Russian forces and is deepening its political and military integration with Russia. We call on Belarus to end its complicity in the war. As we face the greatest security crisis in a generation, we are taking further steps to strengthen NATO's defences. We are reinforcing our presence and readiness from the Black to the Baltic Sea, including in Poland. Fighter jets from the United States and the Netherlands help protect your skies. Patriot batteries from Germany augment your air defences. And thousands of troops from other NATO allies are in Poland to help deter aggression. Together we send a clear message, so there can be no room for miscalculation in Moscow. NATO will defend every inch of Poland and of the whole Allied territory. Thank you for your invitation to take part in the B9 summit next week in Warsaw. The summit will send a strong message of alliance unity and resolve, and look forward to meet you and the other B9 leaders there. So, President Duda, once again, thank you for our excellent discussion and for Poland's outstanding contribution to NATO. So, please, you have the floor. Panie Sekretarzu Generalny, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę bardzo podziękować Panu Sekretarzowi Generalnemu za tą możliwość rozpoczęcia tego mojego krótkiego, ale bardzo intensywnego europejskiego turu od wizyty właśnie tutaj w Brukseli, w kwaterze głównej NATO i spotkania z Panem Sekretarzem Generalnym. Proszę Państwa, bardzo dużo się w Polsce dzieje i będzie działo w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa. Jak Państwo wiecie, spodziewamy się wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Joe Bidena, w najbliższym czasie w Warszawie, w trakcie której odbędzie się także, co bardzo ważne, z uczestnictwem pana prezydenta Joe Bidena, spotkanie państw Europy Środkowej należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, B9. Jestem dzisiaj tutaj w Brukseli, żeby omówić to spotkanie z panem sekretarzem generalnym. Jestem tutaj także po to, aby osobiście na ręce pana sekretarza generalnego w moim imieniu jako gospodarza miejsca tego szczytu, ale także w imieniu pani prezydent Słowacji Zuzany Czaputowej. Słowacja ma w tym roku przewodnictwo w bukaresztańskiej dziewiątce w B9, a więc także i w jej imieniu wspólnie przekazać właśnie na ręce pana sekretarza generalnego zaproszenie dla niego jako dla prowadzącego sprawy NATO od lat do tego, aby wziąć udział w tym szczycie, w tym spotkaniu, bo ta obecność ma kluczowe znaczenie dla sojuszu jako całości, spójności sojuszu i tego, żebyśmy pracowali razem. Nie jest to żadna odrębna instytucja, jest to po prostu część sojuszu, która,
która działa razem z całą resztą, stąd obecność pana sekretarza generalnego ma znaczenie kluczowe. Szanowni Państwo, będziemy oczywiście dyskutowali przede wszystkim o sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, na wschodniej flance NATO, bo to jest ten element, który nas najbardziej interesuje, także w perspektywie zbliżającego się szczytu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie, do którego wszyscy się tutaj przygotowujemy. O tym też rozmawialiśmy z panem sekretarzem generalnym. Wyraziłem nasze nadzieje i oczekiwania z polskiej strony, że oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa, nowych planów dla naszej części Sojuszu, nie tylko dla Polski, ale także dla państw bałtyckich, dla pozostałych państw wschodniej flanki z południa, planów gotowości, które będą w efekcie skutkowały, że w przypadku jakiejkolwiek napaści na którykolwiek z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, ta reakcja Sojuszu sprowadzająca się do wykonania artykułu 5 będzie po prostu natychmiastowa, jak najszybsza. Dzisiaj już mamy, wiemy, plan 10-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy. Chcielibyśmy, żeby te liczby żołnierzy, które są przewidziane jako siły NATO, które będą w szybkim tempie zmierzały w miejsce zagrożenia, no, aby one były zwiększone, aby były one zintensyfikowane. To jest jeden element. Drugi element, bardzo ważny, to jest kwestia infrastruktury, czyli kwestia wyposażenia służącego obronie, krótko mówiąc, uzbrojenia. Chcielibyśmy, żeby na wschodniej flance NATO powstało jak najwięcej magazynów uzbrojenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak żeby on tam, to uzbrojenie tam było zgromadzone, właśnie na wypadek jakiejkolwiek napaści, żeby pozostawało w dyspozycji sił Sojuszu, które na tym terenie się znajdują, czy które na ten teren przybędą. Oczywistą sprawą jest, że jeżeli ta infrastruktura będzie na miejscu, przybycie sił jest możliwe znacznie szybciej, kiedy nie trzeba tej całej infrastruktury wtedy transportować w celu obrony, w celu przygotowania się do odparcia potencjalnej napaści. Więc to jest dla nas bardzo ważne i na pewno chcielibyśmy, żeby w tym zakresie te decyzje były podejmowane. O tym będzie na pewno dyskutowała Bukaresztańska Dziewiątka. O to ja także dzisiaj pytałem pana sekretarza generalnego, bo to jest jakby z polskiego punktu widzenia sprawa najważniejsza, bezpieczeństwa Polski. Mówiłem panu prezydentowi o naszych decyzjach, mówiłem o zwiększeniu naszych wydatków na obronność, które dawno już przekroczyły przewidziane w 2014 roku 2% PKB. W tym roku to będzie ponad 4% naszego PKB. Jak państwo zapewne słyszeliście, realizujemy wielkie zakupy uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Kupujemy także uzbrojenie z Korei Południowej, przede wszystkim dlatego, że może ono być dostarczone w bardzo szybkim tempie, praktycznie natychmiast. Duże dostawy będziemy mieli jeszcze w tym roku. Część pierwsza już przyszła do naszego kraju dosłownie po kilku miesiącach od momentu złożenia zamówień. To są czołgi, to są armatohaubice, to będą także i samoloty, więc tego wyposażenia spodziewamy się naprawdę w znacznej ilości. To będzie bardzo duże wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Chcemy być jak najbardziej samowystarczalni jako wiarygodny element stabilności i obrony terytorium Sojuszu. Traktujemy to, krótko mówiąc, bardzo poważnie. Kwestie naszego bezpieczeństwa jako to, co możemy zdziałać sami i także jako to, co możemy zaoferować Sojuszowi jako całości, w tym naszym sąsiadom, państwom bałtyckim i sąsiadom z południa. Ale to, proszę Państwa, oczywiście także bardzo ważny temat dzisiaj z panem sekretarzem generalnym wsparcia dla Ukrainy, zarówno w zakresie planów tego wsparcia, jakiego jeszcze w stanie uzbrojenia jesteśmy dostarczyć, jakie w stanie jeszcze uzbrojenie jesteśmy w stanie dostarczyć Ukrainie jako Sojusz Północnoatlantycki, jako wspólnota, jak Państwo wiecie, właśnie w ramach Sojuszu, w ramach działań sojuszniczych dostarczamy w tej chwili, dosłownie dostarczamy czołgi na Ukrainę, to są czołgi z Wielkiej Brytanii, Challengery, za co ogromnie dziękuję sojusznikom, to są czołgi z Kanady, które już w tej chwili przybyły, Leopardy, to będą czołgi od nas z Polski, to oczywiście czołgi i dodatkowa infrastruktura z Niemiec, która też została przez Republikę Federalną Niemiec Ukrainie tutaj obiecana i to bardzo nowoczesne czołgi, bo to są Leopard wersja 2A6, więc super nowoczesna. Bardzo jesteśmy za te wszystkie donacje wdzięczni. Chcemy, żeby zebrała się przynajmniej brygada
brygada pancerna dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że może uda nam się sformować tych kilka brygad w tej chwili w Polsce na naszych obiektach ćwiczebnych. Dosłownie są przygotowywani. Dwa dni temu byłem z wizytą w jednym z ośrodków. Spotkałem się z ukraińskimi czołgistami, którzy przygotowują się do obsługi czołgów Leopard w naszym ośrodku. Współdziałają tam z naszymi instruktorami, także instruktorzy z Norwegii, z Kanady, więc ta współpraca sojusznicza tutaj w przygotowaniu także i żołnierzy ukraińskich jest pełna, za co też ogromnie dziękuję panu sekretarzowi generalnemu i naszym sojusznikom. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z panem sekretarzem generalnym także o moich dalszych spotkaniach, które odbędę w najbliższych dniach. Jutro wybieram się do Wielkiej Brytanii, do Londynu. Będę rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii, także oczywiście z jego królewską mością. Będę również na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie spodziewam się spotkania w formule, którą my nazywamy Trójkątem Weimarskim. To będzie spotkanie z panem prezydentem Emmanuelem Macronem, prezydentem Francji, i panem kanclerzem Olafem Scholzem, takie spotkanie polsko-francusko-niemieckie. Będziemy o tych wszystkich kwestiach właśnie dyskutowali, o których mówimy dzisiaj, współpracy, budowaniu sfery bezpieczeństwa, jedności sojuszu, tego wszystkiego, co w tym momencie jest dla nas wszystkich najważniejsze. Ja bardzo jeszcze raz chciałem podziękować panu sekretarzowi generalnemu za jego niezwykłe zaangażowanie we wsparcie i wschodniej flanki i spójności całego sojuszu. Ogromna zasługa pana sekretarza generalnego i chciałem także bardzo serdecznie podziękować za to, że zawsze możemy na pana sekretarza generalnego liczyć. Tą znajomość z panem sekretarzem generalnym datuje właściwie od pierwszego dnia mojej prezydentury, od czasów, kiedy byłem jeszcze prezydentem elektem, poprzez szczyt NATO w Warszawie. Bardzo panu sekretarzowi generalnemu dziękuję. Jest pan na pewno jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o budowanie sfery bezpieczeństwa na wschodniej flance i w Europie. Dowodem na to, jak wielkim cieszy się pan zaufaniem także wśród sojuszników, jest to, że sprawuje pan swój urząd dłużej niż to było pierwotnie przewidziane, za co jeszcze raz dziękujemy i też za to zaangażowanie teraz w sprawy Ukrainy i naszego bezpieczeństwa. To jest w Polsce bardzo doceniane. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni, za tą niezwykle profesjonalną pracę nacechowaną też życzliwością i zrozumieniem, którą pan sekretarz generalny wykonuje. Dziękuję bardzo. Thank you. We'll try to take one or two questions, but we only have a few minutes, so please keep them short. TVP lady here. Dobry, Żaklina Skowrońska, Telewizja Polska. Żaklina Skowrońska, Polish Television. Chciała skierować do pana prezydenta Dudy. Panie prezydencie, pana działania dyplomatyczne, które także zbliżają się, są nakierowane także i na wsparcie Ukrainy, ale przede wszystkim na przekonywanie sojuszników do dalszego wzmacniania wschodniej flanki. Jak pan prezydent widzi praktyczny wkład Polski w tym obszarze w najbliższym czasie? I do pana sekretarza generalnego o założenia madryckiego szczytu wystąpił pan sekretarz generalny z inicjatywą wówczas dotyczącą zwiększenia liczebności wojsk NATO. Polsce, państwom bałtyckim, podniesienia grup batalionowych do rangi brygady. Jak wygląda ten proces? Czy w Wilnie nasza część regionu może liczyć na pozytywne decyzje w tej sprawie? Dziękuję. Szanowni Państwo, po pierwsze, tak jak powiedziałem w trakcie swojego wystąpienia, nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo przede wszystkim oczywiście Polski, Rzeczypospolitej, ale też całego obszaru sojuszu, w głównej mierze rzecz jasna naszych sąsiadów na wschodniej flance NATO, między innymi jest realizowana przez to, że poważnie traktujemy swoje sojusznicze zobowiązania, nawet bardzo poważnie. Od dawna wydajemy ponad 2% naszego PKB na obronność, od dawna dokonujemy modernizacji naszych sił zbrojnych, zakupów kolejnych elementów nowoczesnego uzbrojenia, jak również zwiększenia liczby polskich żołnierzy. To w ostatnim czasie wobec ewidentnego zagrożenia na powrót imperializmem rosyjskim i potencjalnym rosyjskim atakiem na państwa NATO. Te działania się nasze wzmogły. Tak jak powiedziałem, ponad 4% PKB wydamy w tym roku na obronność. Kupujemy nowe wyposażenie, zwiększamy liczebność naszej armii. Kupujemy nowe wyposażenie między innymi dlatego, że realizujemy, jak państwo wiecie, misję air policing nad państwami bałtyckimi i w innych miejscach, gdzie sojusz o tym zdecyduje.
Realizowaliśmy to także i w Islandii, ale w każdym innym miejscu, w którym w ramach działalności sojuszniczej jest to konieczne, nasi piloci, nasze samoloty są gotowe do służby. Będziemy realizowali kolejne zakupy, czekamy na samoloty F-35 ze Stanów Zjednoczonych, czekamy na samoloty FA-50 z Korei, które zamówiliśmy, więc mamy nadzieję, że ten potencjał polskich sił lotniczych znacząco się w najbliższym czasie zwiększy. Ale oprócz tego realizujemy także i zadania w ramach Enhanced Forward Presence na Łotwie. Przez cały czas są tam obecni nasi żołnierze. Nasza kompania czołgów tam wykonuje służbę, strzegąc właśnie obszaru Sojuszu Północnoatlantyckiego na Łotwie. Nasi żołnierze są obecni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego także i w Rumunii, także i tam służba jest wykonywana. Jeżeli będzie taka potrzeba ze strony sojuszniczej, będziemy oczywiście gotowi, zwłaszcza jeżeli takie decyzje wspólne zapadną do tego, aby skierować naszych żołnierzy jeszcze w kolejne rejony, czy też zwiększyć naszą obecność militarną. Sojusznicy na nas liczą, rozmawiamy o tym, chociażby ja rozmawiam z prezydentami państw bałtyckich. Wiem, że jest duże oczekiwanie, zwłaszcza wobec różnych spektrów zagrożeń, które u nas się pojawiają, także i hybrydowych zagrożeń naszej granicy, choćby z Białorusią, którą mamy. Państwo wiecie o tych hybrydowych atakach na granicę naszą, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Traktujemy to wszystko bardzo poważnie, wspieramy naszych sojuszników w miarę możliwości, traktujemy naszą obecność sojuszu odpowiedzialnie. Briefly on the presence in Poland and in the eastern part of the alliance, we have over the last years significantly increased our presence with more NATO troops, but also bilateral presence of the United States in Poland. We have the battle groups, and the decision we made at the Madrid summit was to make those battle groups scalable to brigade level, and in addition to have more pre-positioned supplies and equipment, and then also to have earmarked troops that can quickly reinforce. So this is something which we now are in the process of implementing. But you have to remember also that on top of the increased NATO presence, we have a significant increased presence of US troops over the last years and months in Poland. Okay, I'm afraid this is all we have time for, because the Secretary General needs to go to Turkey. This concludes this press point. Thank you. Thank you. Good luck. Good afternoon. NATO defense ministers have met to address key issues for our security. This includes stepping up our support for Ukraine, strengthening our deterrence and defense with the right forces, capabilities and stockpiles, and protecting our critical infrastructure by strengthening our military planning and our cooperation with industry. It is almost 1 year since Russia launched its full-fledged invasion of Ukraine, the biggest conflict in Europe since World War II. And we see no signs that Russia is preparing for peace. On the contrary, Russia is launching new offensives. Yesterday, Defense Minister Reznikov updated NATO ministers on the situation and Ukraine's most urgent needs. I welcome the new pledges of support made by NATO allies, including more heavy weapons and military training. This is critical. Ukraine has a window of opportunity to tip the balance, and time is of the essence. I want to thank allies for their significant contributions, including to NATO's comprehensive assistance package. This is providing Ukraine with food, fuel, medical supplies, counter-drone systems and amphibious bridges. Ministers also discussed our commitment to our other partners at risk, including Bosnia and Herzegovina, Georgia and Moldova,
and we agreed to step up tailored support to enhance their defence capabilities, resilience and interoperability with NATO. Today, allies took steps to further strengthen NATO's deterrence and defence. Since our historic Madrid summit, we have been making good progress, boosting our forward defences and upgrading our readiness and defence plans. Allies agreed new guidance for NATO's defence planning. This reflects the reality that we live in a more dangerous world. With Russia's aggressive behaviour, the persistent threat of terrorism, and the challenges posed by China. NATO's defence planning will drive capability changes for the years to come and ensure that our deterrence and defence remain strong and credible. Ministers also addressed ways to boost industrial capacity and replenish stockpiles of armaments and munitions. NATO allies are providing unprecedented support to help Ukraine push back against Russia's aggression. At the same time, this is consuming an enormous quantity of allied ammunition and depleting our stockpiles. Allies agree on the need to work hand in hand with the defence industry to ramp up our industrial capacity. We are ready and we are reviewing NATO capability targets for munition stockpiles. And I welcome the important multinational projects agreed by allies today. These include a project on ammunition warehousing, which will support the pre-positioning and stockpiling of allied ammunition, as well as a project on ground-based air defence. Today, ministers also addressed the security of critical undersea infrastructure. The sabotage of the Nord Stream pipelines has reminded us all of the vulnerabilities we face. Ministers tasked the NATO military authorities to provide advice on what more we should do, including through better coordination and cooperation with the private sector. And I am standing up a critical undersea infrastructure coordination cell here at the NATO headquarters, led by Lieutenant General Hans Werner Diemann, a highly respected former German military officer. It will facilitate engagement with industry and bring key military and civilian stakeholders together to share best practices, leverage innovative technologies, and boost the security of our undersea infrastructure. At our summit in Vilnius, leaders will take further decisions to ensure that NATO can effectively coordinate between military, civilian, and private sector to secure our critical undersea infrastructure. As we continue to adapt our alliance, we need to have the right resources. So ministers also discussed the importance of investing in defence. More countries are now spending at least 2% of the GDP on defence. And 2022 was the 8th consecutive year of increased defence spending by European allies and Canada, with an additional investment of $350 billion. This trend is expected to continue this year, but more needs to be done. So today, allies discussed how to build on the Defence Investment Pledge and future commitments beyond 2024. NATO leaders will take decisions on this at our next summit in Vilnius. With that, I'm ready to take your questions.